Nazywam się Waldemar Nocny. Mieszkam we wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej w Świbnie od lat 12. Ale tak naprawdę urodziłem się w Świbnie lat temu wiele. Powróciłem na wyspę i czuję się tutaj szczęśliwy. Nazywam się Mieczysława Cierpioł. Mieszkam na wyspie od 1976 roku, a dokładnie w Sobieszewie. Nazywam się Sabina Gurgul. Mieszkam na wyspie od 1948 roku z mniejszymi i z większymi przerwami. Ta wyspa jest moim życiem, moim sercem, moim wszystkim. Dzień dobry, nazywam się Zofia Nowak. Mieszkam na wyspie Sobieszewskiej, ale głównie w Sobieszewie od 52 lat. Na wyspę dotarłam w 1968 roku jako młoda nauczycielka do szkoły do pracy. Nazywam się Władysław Sidorko, jestem mieszkańcem Wyspy Sobieszewskiej od 1951 roku, czyli od roku, w którym się urodziłem. Konkretnie wywodzę się z miejscowości Przegaliny, a obecnie mieszkam w Sobieszewie. Na dzisiaj to mi się tak kojarzy, jak tak, ja ją widzę wtedy z góry, czyli taką zieloną, wielką plamę w otoczeniu wody, gdybym tak ją sobie wyobraziła. I most, stary most. To mój dom, to jest moje życie całe. Ja wiem, tu moja młodość, tu moje małżeństwo, tu moje dzieci, tu moja dojrzałość, szkoła, praca, emerytura, odpoczynek i praca społeczna, którą kocham. Wyspa Sobieszewska, jeżeli w ogóle gdziekolwiek jestem i powiedzmy i słyszę, że ktoś nawet to wypowiada, zawsze mam taki dreszczyk emocji, bo już w podświadomości zaczyna, to jest mój teren, ja się stąd wywodzę. To jest Wisła. Wisła. Wisła, którą uwielbiam i która mi zawsze fascynowała. Generalnie przyroda, która mnie otacza. Nie ludzie, przyroda i teren, który polubiłem i którego cenię do dnia dzisiejszego, bo on jest najważniejszy dla mnie. Ludzie się zmieniają, pokolenia przychodzą, odchodzą. Natomiast przyroda, która mnie otacza i wyspa jest dziwną dzielnicą Gdańska, gdzie dominuje nie urbanistyka, tylko przyroda. '45 rok, wyspa przechodzi kataklizm końca wojny, uciekają żołnierze niemieccy, uciekają cywile, zostaje bardzo niewiele osób, około 1000 na samej wyspie Sobieszewskiej. Pojawiają się osadnicy. Moja rodzina pochodzi z Kieleckiego. Po wojnie były podawane wiadomości, że są tutaj te ziemie odzyskane, gdzie Niemcy uciekli, że stoją domy gotowe do zasiedlenia i że ziemia, przede wszystkim ziemia, że ona jest tutaj taka dobra, gdzie wszystko się rodzi. Więc moi rodzice przybyli w 1947 roku i osiedlili się w Przegalinie. Rodzice i dziadkowie zajmowali się rolnictwem. Generalnie mieli tam nieduże gospodarstwo rolne. Tutaj również otrzymali tytułem rekompensaty gospodarstwo rolne. Też zajmowali się prowadzeniem gospodarstwa, czyli rolnictwem, krótko mówiąc. No a mama, muszę panu powiedzieć, kochała pracę na roli. Matko, żeby pan wiedział, jak ja nieraz obserwowałam moją mamę, jak ona miłością patrzyła na to, na przykład jak tutaj przyjechaliśmy i jak ona były zasiewy i że trawa piękna. Chcę zaznaczyć, że Wyspa Sobieszewska nie była zdobywana, czyli jej zniszczenia były minimalne. W związku z tym osadnicy, którzy chcieli tutaj zajmować się rybołówstwem, dostawali te domy. Mój ojciec przyjechał na wyspę i zamieszkał w Świbnie w 1947 roku, dosyć późno.
Mój ojciec pochodził z Kujaw, urodził się w Dąbrówce Małej, niedaleko Ciechocinka. I przed wojną już łowił ryby na Wiśle właśnie w tych okolicach. To go pociągało. W związku z tym ostatecznie zdecydował się powrócić na wybrzeże. W międzyczasie poznał moją mamę i ożenił się z nią w 49 roku w styczniu. Przyjechali tutaj do Świbna, zamieszkał na poddaszu u swojego szwagra. Razem z nim zresztą i z drugim szwagrem tworzyli załogę łodzi rybackiej przez długie lata. Spis 71. Jak przyjechałam na wyspę, to był 76 rok. Byłam młodą kobietą, która spodziewała się pierwszego dziecka i potrzebowałam pracy i mieszkania. I moi znajomi, którzy prowadzili nie w Sobieszewie, ale w Świbnie, no i oni powiedzieli, że prowadzą kawiarnię w Świbnie i z tej kawiarni wychodzą już, przechodzą na Półwysep Helski i że jest możliwość po prostu wydzierżawienia tego miejsca od właścicieli. I czy ja byłabym zainteresowana? No i byłam zainteresowana z wiadomych względów, ale nie było to łatwe. Więc to był dla mnie trudny czas i trudna decyzja, bo no, kobieta ciężarna po połowie to już troszkę gorzej się czuje, ale widziałam w tym jakiś cel, no konkretnie fizyczny taki, namacalny, że po prostu może zdobędę finanse na mieszkanie, nie myśląc absolutnie, że w tym miejscu ja bym tu miała się osiąść. I wszystko, co miałam, moich przyjaciół, znajomych, moją część życia, zostawiłam w Gdańsku i czułam się tu strasznie osamotniona. Ja na wyspę dotarłam w 1968 roku, zaraz po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Żukowie. Przyszłam do pracy jako nauczycielka nauczania początkowego. Moi rodzice pochodzą z różnych stron Polski. Mamuśka była góralką, a tatuś Mazurem. Poznali się na Mazurach i przyjechali tu do przyjazdowo na Żuławy. Mój tatuś był kowalem, a mamuśka gospodynią domową. Pracowała, pomagała w PGR-ze, w pracach i u gospodarzy. A ja tu przyjechałam jako nauczycielka i tu zamieszkałam i byłam. Tu 100 tysięcy ludzi było na wyspie. Oni wszyscy zostali ewakuowani przez Przekop Wisły i port w Świbnie na statki, które stały na zatoce lub na Hel i z Helu dalej. Koło Stegny były zbudowane 3 pomosty na plaży, do których dobijały małe jednostki, łodzie, barki, holowniki i one przerzucały ludzi do większych jednostek, które stały na Zatoce Gdańskiej. Nikt ich specjalnie nie atakował, chociaż, bo tam stały również do samego końca pancernik Litzow i to jeszcze inne, które no, chroniły ich. Natomiast odbywało się to niebywałym porządku, okazuje się. Oni byli, jak czytałem, podzieleni na 1000-osobowe grupy czekały w lesie. Musieli mieć bilety. Nikt nie wszedł na statek bez biletu. Żołnierz, który nie miał zwolnienia oficjalnego z wojska, bo przyczyna tylko była zdrowotna, to był uznawany za deserterów i wieszano. Dyscyplina była taka, SS chodziło i po prostu wieszało. No, tutaj przyjechali osadnicy polscy z bardzo różnych stron. O bardzo różnej kulturze. Część osób, rybaków, się nie sprawdziła kompletnie. Przyjechali, obiecywano być może im Złote Góry, a tu przyszła ciężka praca. Bardzo ciężka i niebezpieczna. W związku z tym część się stąd wyprowadzała. Również ci, którzy chcieli prowadzić gospodarstwa rolne, nie wytrzymali tej ciężkiej ziemi, bo to jest świetna ziemia żuławska, ale bardzo ciężka w uprawie, bardzo ciężka. W związku z tym, że uciekali Niemcy w 1945 roku z Prus Wschodnich, z Gdańska, wozami, samochodami, to było Eldorado. Tutaj przyjeżdżano potem całe miesiące, żeby zaopatrywać się we wszystko, co możliwe. Silniki, samochody, motocykle, wozy konne. Że tu znajduje się bardzo dużo wozów konnych. Konie zjedzono.
Ci, którzy tutaj czekali na odpłynięcie, to zjedli konie, którym przybyli. Natomiast wozy zostały. Jurek Ruszała, tak się nazywał ów chłopak, który potem był starszym panem. I cały czas potem mieszkał w Świdnie. Dlaczego o nim wspominam? Ponieważ on przychodził z zeszytem, brał pieniądze i odnotowywał, że dana rodzina zapłaciła. On pilnował, czy coś się ogień nie zapruszył, albo że ktoś niepowołany, obcy kręci się po Świdnie. On był przedłużeniem niejako pewnej inicjatywy w 1945 roku, ponieważ wówczas rosyjscy żołnierze zachowywali się jak zdobywcy, czyli brutalnie, rabowanie, bicie, nawet zabójstwa. Przyjeżdżali również szabrownicy, którzy zachowywali się w podobny sposób. Szabrownicy polscy. Bo tu przecież było Eldorado, tu było wszystko. I żeby się ratować przed takimi ludźmi, została stworzona Wiejska Straż Porządkowa. Otóż młodzi ludzie, osadnicy, którzy przybyli na ten teren, stworzyli taką właśnie organizację samoobrony. Ludzie ci otrzymali legalnie broń. Między innymi Wiejska Straż Porządkowa była w Świdnie, liczyła 9 osób. I ów pan Ruszała taką rolę przejął. Do końca stalinizmu, do 1956 roku, z plaż korzystano tylko w niektórych małych, krótkich odcinkach, ponieważ obawiano się dywersantów ze zgniłego zachodu. I w związku z tym nawet były plaże bronowane i wzdłuż pasa bronowanego przez służby, a były to Wojska Ochrony Pogranicznej, były systematycznie patrole wojskowe, które sprawdzały, czy nie ma odcisków butów, czy jakiś dywersant ze zgniłego zachodu nie podpłynął do naszych plaż i nie dostał się do socjalistycznej Polski. Do 14 lat mieszkałem na wyspie w Świdnie, moim domu rodzinnym rybackim. To był wspaniały okres dla mnie osobiście. Stąd niezwykłą czułością wracam do tamtych czasów. Opisuję je zresztą, jak tylko mogę. Z taką przyjemnością powracając do tych chwil, do tych ludzi, do moich rówieśników. Palanta się grało, dziewczyny w klasy grały. Później już troszkę jak podrośliśmy, to chodziliśmy do klubu kawiarni, bo tam już było, można było muzyki popatrzeć, był tam też pierwszy telewizor we wsi. Każdy miał kawałek ziemi, każdy, taki był tutaj zwyczaj, że wszyscy robotnicy, nawet ci rybacy, też każdy miał kawałek roli i myśmy mieli 5 hektarów. 5 hektarów, a później troszkę dzierżawy ojciec domu. Nie pamiętam domu, albo powiedzmy obejścia, w którym nie hodowano by przede wszystkim kur, trzody chlewnej, a nawet, nie wiem jakim cudem, bo te komóreczki były niezadune, hodowano również krowy. My jako dzieci, już chodzące do szkoły, musiałyśmy wstawać rano, bo budziła nas i musiałyśmy iść i paść te krowy tu, blisko, tu. Bardzo często zdarzało nam się, że biegłyśmy i często, gęsto wpadałyśmy dopiero na ostatnią lekcję. Na ostatnią? Na ostatnią lekcję, gdzie dzieci się zaczęły, śmiały się po prostu z nas. Tak się śmiały, znowu mówi, lecą gądkowe, bo myśmy się gądek nazywali. Oho, lecą dziewczyny gądkowe na ostatnią lekcję. Trzeba było czekać miesiącami, długimi miesiącami, zanim się na przykład wyhodowało świnie, żeby można było później sprzedać te świnie. Oczywiście rolnicy sprzedawali zdecydowanie za niższe pieniądze. To już nawet w okresie dzieciństwa wspominam, jak się chodziło,
chodziliśmy do szkoły, nastał okres wakacji. No i tak, część społeczeństwa, między innymi moi rodzice, zajmowała się rolnictwem, czyli prowadzili gospodarstwa rolne, indywidualne. Ta część, a druga część pracowali w warsztatach i bazie lodołamaczy, też w tej przegalinie. No i tu były dzieci i tam. Także my wakacje praktycznie spędzaliśmy w obrębie gospodarstwa rolnego i tej naszej miejscowości, a no, powiedzmy dzieci od rodzin pracowniczych, no też nie wszyscy wyjeżdżali, ale dużo miało wakacje. Ja tak bardzo chciałam, ciągle marzyłam, ciągle myślałam o tym, żeby nigdy nie pracować na roli, żeby nigdy nie pracować na roli. Ja też lubię teraz sobie popracować, ale... Teraz na przyjemności. Tak, to dla przyjemności. Ale muszę panu powiedzieć historię taką, że moja mama tak była przyzwyczajona i tak nie umiała się przyzwyczaić do tych warunków, żeby zrobić łazienki, że kiedy ja już przyjechałam, mieszkając w Krakowie, zamarzyłam sobie, żeby tutaj mamie zrobić łazienkę. Zrobiłam tę łazienkę, toaletę i proszę sobie wyobrazić, że mama nie korzystała z toalety. I nam zabroniła. Słowo honoru. No myśmy nie chciałyśmy się jakoś tej mamie sprzeciwiać, bo miałyśmy taki wielki jakiś szacunek i do naszej mamy, bo ona była naprawdę kobietą, która no, heroiczna wręcz. Wychodek postawiła, jak ktoś przyjechał, wychodek był tam postawiony i tam musieliśmy, i oni szli, a tutaj była toaleta. I nie dało się przekonać, nie, absolutnie, u niej w domu nikt się nie będzie załatwiał i koniec. I woda była już, przecież doprowadziłam wodę też tutaj, nie dało się przekonać. Ja pamiętam głód w tym domu, gdzie mama, nie mieliśmy co jeść, to mama gotowała nam śrutę, która była dla zwierząt przeznaczona, na mleku. Gotowała nam śrutę i mówiła, tylko pamiętajcie, nikomu nie mówcie, że my nie mamy co jeść, żeście jadły śruty z mlekiem. Ja pamiętam takie beztroskie nasze fajne życie na wsi w PGR-ze, kiedy tak, całą paczką szło się pielić kukurydzę. Wiadomo, że połowa była powycinana, bo jak to dzieci. 5 zł za godzinę żeśmy dostawali. Nie, najpierw było 2 zł, potem było 5. Potem żeśmy się bawili w skakanki, w dwa ognie, w palanta. Dziewczyny z chłopakami, wszystko razem żeśmy grali. Oczywiście na takich dużych łąkach. I to były cudowne, cudowne, taki beztroski czas. A trzeba było pomagać rodzicom w żniwach. To znaczy, rodzice brali, przypuśćmy, hektar tam do postawienia pszenicy czy owca. Bo ja mówiłam, że ja do żyta nie pójdę, bo mnie będzie kuło. Więc mamuśka zawsze brała takie. I żeśmy pomagali rodzicom. A popołudnia były już nasze. To wtedy już się już biegał. No była jaka rozrywka, świetlica. Telewizor tylko był w świetlicy. I tam się cała młodzież i dorośli wszyscy zbierali, no, bo dorośli to grali w karty. Była biblioteka też w świetlicy, można było książki wypożyczać. Fajny to były czas. Natomiast my korzystaliśmy tylko i wyłącznie z wypoczynku letniego, z plaży. I wspominam te czasy właśnie i kocham tą plażę i wydmy, ponieważ to był ten czas najpiękniejszej części naszego życia, gdzie nie musieliśmy pracować specjalnie dużo, oczywiście pomagając jak było trzeba, ale głównie się opalając, kąpiąc się, ciesząc się życiem. W Przegalinie tam daleko było świetlica. To zawsze biegłyśmy tam, bo tam była muzyka, bo tam puszczali płyty, czy pierwsze te takie na płyty, takie radia były, gdzie się tam włączało. No, no to było, Boże, pierwsze piosenki, ale takim pierwszą rzeczą, która mnie też tak otworzyła świat, że jak to inaczej ludzie żyją, jak to jest kino. Kino, co tydzień przyjeżdżało kino tam do świetlicy i oglądałyśmy z zapartym tchem. Boże, jakie to były filmy. Pamiętam jeden taki dokładnie, pamiętam taki tytuł.
Drzwi stoją otworem. Do dzisiaj pamiętam ten film. Natomiast nasza szkoła, w której się uczyłem, znajdowała się, pisze się od samego początku, że w Świwnie, a tak naprawdę na terenie Komar, czyli sąsiedniej gromady. Wtedy niewielka szkoła, ale bardzo przyzwoicie zrobiona pod kątem właśnie oświatowym. Ona powstała w 1934 roku. Moi nauczyciele, wspominam ich z czułością, szczególnie panią Wandę Gabryś, która była polonistką i nauczyła mnie pisać i czytać. Uwielbiałam chodzić do szkoły. Dla mnie szkoła to było okno na świat, to było coś, czego się dowiadywałam. I ja tak chciałam chodzić do szkoły i tak chodziłam, żeby jak najwięcej umieć, żeby dowiedzieć się czegoś. Ja jak miałam 7 lat, to się dowiedziałam, że mam na imię Sabina. Poszłam do szkoły, a mama mówi, pamiętaj, mówi tylko, że ty nie jesteś Ola, tylko Sabina jesteś. No. A dlaczego? Ojciec mi dał tak na imię. Jak się urodziłam, to poszedł zapisać mnie do tego i zapisał Sabina, bo gdzieś tam, jak był na jakichś tam robotach, spotkał się z taką osobą, która miała tak na imię i bardzo mu się spodobało to imię. I on bez wiedzy mamy zapisał mnie Sabina. No i byłam Sabina, ale znowu to na mnie Ola mówili. Natomiast mój rocznik był bardzo wielki. To były te roczniki powojenne, bardzo duże, ogromne. Więc w naszej klasie z reguły było ponad 40 osób. Chodziłem do szkoły w Przegalinie. Najpierw była to mój brat starszy, też tam też chodził do tej szkoły. Z tym, że jak on chodził, to w tym czasie była to szkoła czteroletnia. Ale ja już skończyłem ten cykl siedmioletni, czyli już kończyłem naukę tą podstawową i wtedy poszedłem do technikum, o czym mówiłem, do ekonomicznego w Sopocie. Nauczycieli, to pamiętam, że zawsze był respekt. Nieraz powiedzmy moi koledzy, no ja akurat nie też się zdarzyło, ale nie za często, musieli powiedzmy opuścić klasę, udając się do kierownika szkoły, gdzie została powiedzmy reprymenda również cielesna udzielona. Było coś takiego? Było coś takiego, powiedzmy, no targanie za uszy, powiedzmy, to się odbywało na miejscu nawet w klasie, prawda, przy uczniach, przy innych, żeby powiedzmy dolegliwość tego czynu była jeszcze bardziej dokuczliwa, nie? Ale były takie, powiedzmy, że koledzy wracali z dłońmi takimi mocno zaciśniętymi. Linijki były drewniane z reguły na tamten czas, czyli na pewno musiało boleć, bo... Wolałem biegać po lesie, bo nasz nauczyciel, akurat Ryszard Różkiewicz, historyk, brał nas bardzo często dla lasu, dzielił na drużyny i my żeśmy z sobą, w cudzysłowie, walczyli. Bieganiny, szaleństwa, radość niesamowita. Do dzisiaj wspominam to z ogromną czułością. Natomiast szkoła była skromnie wyposażona, miała 4 czy 5 nauczycieli. Pamiętam taką sytuację, że zwoziliśmy wtedy snopki z pola, żniwa były. No i tak nasz ojciec jak zwykle, on zawsze miał czas na wszystko, no myśmy chcieli to szybko zrobić, ale on nie dał, nie. No i tak rzucił parę snopków i mówi tak, a ty Ola, chciałabyś się uczyć? Co chcesz robić po szkole? Ja mówię, no chyba zostanę w domu. A on wtedy z taką złością powiedział, no tak, wszystkie zostańte w domu. Pan wie, że mi się... Myślę, matko, on chce, żeby się uczyła. Bo ja byłam przekonana, że oni nie chcą mnie nigdzie do szkoły wysłać. Mój matko, on chce, żeby ja się uczyła. Boże, ja wtedy inaczej po raz pierwszy na ojca popatrzyłam. Matko, niebo mi się otworzyło. Ja bym mogła, to bym poleciała do góry. Ja się mogę uczyć, mogę iść do szkoły gdzieś dalej. No mówię panu, że to było takie szczęście u mnie, że ja nie wiedziałam, co z sobą zrobić.
Wtedy się pojechało do Lęborka, starsza siostra ze mną pojechała i zdałam te egzaminy bez problemu. Ale to było coś pięknego, ja nie zapomnę tej chwili, matko. To była cudowna chwila. Ja nie wiem, czy ja miałam lepszą chwilę w swoim życiu niż to. I cała szkoła, klasa za klasą, brała narzędzia, głównie szpadle, ale głównie i grabie. I całe towarzystwo szło na plażę, by je sprzątać. I całymi dniami sprzątaliśmy tę plażę, co było męczące, ale też i bardzo przyjemne. Bo to było lepsze niż siedzieć w klasie i się męczyć, bo już koniec roku, więc stopnie prawie wystawione albo było blisko. Więc takie wyprawy przez las, a następnie kilka godzin spędzone na plaży, to była wielka przyjemność. Ale jak pan się spytał o to, czy ja kiedyś tu byłam, więc przypomniało mi się, kiedy gdzieś tutaj już po tej wyspie zaczęłam się poruszać i już mieszkałam w Sobieszewie i natrafiłam na taką cukierenkę, której dzisiaj w tym budynku jest Żabka, taki sklep w centrum Sobieszewa i nagle otworzył mi się taki film, który gdzieś, nie wiem, był wymazany z pamięci, że przecież ja byłam i że kiedyś tam była lodziarnia i ciastkarnia i rosło takie wielkie, piękne drzewo i siedziałam na ławce pod tym drzewem i jadłam loda kupionego w tej cukierence. I to była wycieczka szkolna w ramach szkoły podstawowej. Kiedy przypłynęliśmy tutaj, był tylko prom i autobusem żeśmy tam przemieszczali się na drugą stronę promem i to była taka wycieczka zrobiona. I ten film gdzieś mi się wymazał i dopiero kiedy stanęłam przed tym obiektem, więc to tak za dużo się nie pozmieniało widokowo, no to przypomniałam sobie, że przecież ja tu kiedyś byłam. Przed wojną oni tu mieszkali 100, 200, 300 lat i moja wiem, czy ich tak bardzo każdego interesował Hitler, który tam gdzieś był w odległym Berlinie i jego pomysły. Niektórych może tak, w większości nie. Prowadzili spokojne życie, rybaczyli, jeździli sobie łodziami do Gdańska, sprzedawali, mieli bursztyn, mieli jakiś kontakt tu z większym miastem i żyło się im dobrze. Przyszła wojna, zrujnowało to im całe, calusieńkie życie. I to, co mieli tu z dziada, pradziada, nieco to, co się dorobili na wojnie, bo to były piękne domy, takie górskie, zagospodarowane, bo trzeba przyznać, że o te domy dbano, one były uporządkowane, zadbane. Oni to tworzyli od podstaw, z pokolenia na pokolenie i to był ich cały majątek i cały dorobek życia pokoleniowy. Musieli to wszystko zostawić, spakować się i pójść. Stąd kopali w ziemię, w różnych kankach, skrzynkach, koszach, co się tylko dało, bo myśleli, że to dla nich było nie do wyobrażenia, że oni tu już więcej nie wrócą. I jak mówię, nie mówimy o ludziach, którzy się mieli na wojnie dorobić, tylko ci, co tu mieszkali. I oni w tym momencie, kiedy opuszczali to miejsce, myśląc, że tu wrócą, ja też to zrozumiałam, kiedy poznałam Baltka i historię wyspy. Nie wszyscy Niemcy, którzy tu zostali po wojnie, zostali wyeksmitowani za Odrę. Dwaj rybacy byli reklamowani. To była taka forma pozostawienia doświadczonych rybaków, którzy mieli tu pozostać dłużej niż tylko kilka lat, ponieważ oni mieli nauczyć osadników, którzy chcą pracować w rybołówstwie, nauczyć nowego zawodu. W mojej klasie byli również potomkowie tych, którzy zostali tutaj, nosili i noszą nazwiska niemieckie i oczywiście to są Polacy i to są moi koledzy, moje koleżanki ze szkoły podstawowej. Autochtonów na wyspie, te osoby, które następnie musiały się uczyć języka polskiego lub je dokształcić, to było 40 osób na wyspie. 40. Natomiast te osoby, które były reklamowane i pozostały na stałe, było nieco mniej i z czasem zaczynały coraz szybciej, jakby to były lata końca 50. lat i w latach 60. wyjeżdżać do Niemiec, ale już z własnej nieprzymuszonej woli.
Ja tylko mogę powiedzieć jedno, że mieszkali obok mojego domu rodzinnego dwie rodziny niemieckie. I pani Cymens z panem Cymensem odjechali do Niemiec w latach 50. Natomiast obok kolejny dom mieszkała pani Król. Jej ojciec właśnie zginął wtedy na ujściu Wisły, zalany przez fale. Stary, dobry rybak. I ona dożyła lat prawie 100. Mówiła językiem dosyć dziwnym, pomieszanym. Nigdy się nie nauczyła, albo nie chciała, albo się nauczyła. Może wystarczyło jej ten język, który używa, bo on był pomieszany. Polsko-niemiecki, gdański, może jeszcze jakiś inny. W każdym razie ja ją rozumiałem i ona z sąsiadkami znakomicie się porozumiewała. Była bardzo miła, sympatyczna osoba. W góry tam mieszkała taka Niemka. Ona też tak rzadko wychodziła, ale pamiętam, jak szliśmy ze sklepu. Oni tam mieli jabłonki, to trzeba było zejść. No i takie fajne jabłka były, to myśmy się tak, no tutaj nie było tego, myśmy się tam podkradały i nie to, żeśmy zrywali, nie, tam na ziemi leżały, tośmy pozbierały sobie trochę tych jabłek i braliśmy. Ja któregoś razu zobaczyłam, że ja biorę te jabłka, tam sięgam za druty i tak popatrzyłam, a tam pani przez okno jego. I właśnie ta Niemka, a nam się zawsze opowiadano, że Niemcy to są tacy źli, bo wiadomo, ta wojna i tak dalej, że ona nam może coś zrobić. Jak zobaczyłam tę Niemkę, to myślałam, że ze strachu umrę. Zostawiłam te jabłka i tak darłam do domu, że uciekałam, żeby mi czasem czegoś nie zrobiła. Domy, które tu zostały zbudowane, to przełom wieku, czyli osoby, które tutaj przyszły z różnych miejsc. Być może to są te osoby także, które tu mieszkały, a zajęto ich tereny pod przekop Wisły. Jeśli chodzi o zachodnią stronę, no to tam można pokusić się o znalezienie takich osób, które tu mieszkały bardzo długo. Między innymi nasza przyjaciółka z Düsseldorfu, Jolanta Michalowski z domu Schmidt. Ona stworzyła genealogię swojej rodziny. Poznaliśmy się przed laty, kiedy pisałem jedną z książek i ona mi dostarczyła materiały. Ja ją zachęciłem do tego, żeby sięgnęła do swojej genealogii. Popróbowała zobaczyć, jak to u niej było z przodkami. I ona to zrobiła. Jej przodkowie sięgają XVI wieku. I w drzewie genealogicznym, które przygotowała, właśnie jest cały ich przodkowie, którzy mieszkali na terenie Wyspy Sobieszewskiej bądź na terenie Wyspy Stogi. Nasza sąsiadka, pani Cymens, kiedy moja mama pracowała w polu, a byliśmy bardzo mali, a ojciec był na wodzie, to pani Cymens z panem Cymensem nami się zajmowali. Ja pamiętam do dnia dzisiejszego, że ona takie duże kartki papieru wyciągała, dawała kredki i mówi, a narysuj tutaj, nie wiem, jak ona do mnie mówiła. Ja nie pamiętam, ale rozumiałem, że każe, prosi. A mi się to szalenie podobało. Zresztą nowy dom, jakieś inne osoby. Miałam koleżanki, chodziły z nami do szkoły podstawowej. Oni też już po polsku dobrze mówili. Była tak u Lembergowie, później Klausy byli. No i był tutaj też Wolski się nazywał. To oni też, jego rodzice byli Niemcami. Wszystko szalenie zadbane. Stąd pozostało u mnie, mam porządek w mojej archiwum, absolutny porządek, został mi ten nawyk z tych domów niemieckich, którzy były obok mnie. Proszę mi wierzyć, że przychodziła na przykład sobota, to my patrzyliśmy, co robią nasi sąsiedzi niemieccy. A oni grabili podwórka. Przed domem były najczęściej kwiaty, jakiś ogródek niewielki. Wszystko wymuskane.
No to my naśladowaliśmy. Tu wszystko było zmechanizowane. W tamtym budynku, tam z tyłu, była sieczkarnia, gdzie konie ciągnęły takie, były przyczepiane tymi oczekami i wchodziły w koło i tam były, i tam się zwoziło słomę i oni sieczkę tam żnęli dla tych koni. Koryto takie było, w środku można było odkręcić wodę i korytem woda płynęła. Ale nasi wszystko zniszczyli. Założyli tutaj spółdzielnię produkcyjną. Więc krowy dostali, konie, świnie. I to wszystko było w tym budynku gospodarczym, gdzie naprawdę było wszystko. I zmechanizowane było tak, że wodę można było odkręcać, leciały do koryta prosto i zwierzęta sobie piły w korycie wodę. Nasi jak przyszli, tak od razu gdzieś tam ktoś ukręcili, tego nie, to jest głupie, to jest to, wiadrami trzeba nosić. No i wiadrami nosiły te kobiety, a ta spółdzielnia produkcyjna to było... A ojciec nasz to się po prostu, jak zostali tutaj ci Niemcy, to on się takich bał, że on im na przykład zboże sprzedawał za pół darmo. Żeby tak za pół darmo im sprzedawał, jak mama się z nim o to kłóciła, dlaczego ty tak tanio sprzedajesz im zboże, albo jak przyjdą Niemcy z powrotem, to może oni nas obronią, powiedzą, że myśmy im tanio sprzedawali. Chodziłam z tymi dziećmi do szkoły też, ale zawsze miałam taki dystans do tego, że i trzeba być w miarę grzecznym w stosunku do nich, bo jakby się coś stało i oni wrócili, to żeby nam po prostu nie robili krzywdy. Ale żeby było tak bardziej już osobiście, byłam u jednej z pań, mamy mojej koleżanki, z którą się tu zaprzyjaźniłam, kiedy już się zadomowiłam trochę na wyspie i ta jej mama powiedziała mi, że jak oni tu się wprowadzili po wojnie i chcieli robić porządek przy ogródku, bo tu wszędzie były bzy, kwiatki i tak dalej i oni też tam robili jakiś porządek, natrafili nagle na kosz, który był w ziemi. I po otwarciu tego kosza okazało się, że tam są różne naczynia. I między innymi była różowa, taka maleńka szklana solniczko-pieprzniczka, taka otwarta, że nabierało się łyżeczką czy palcami tą sól czy pieprz. I ona mi pokazała u siebie w pokoju te różności. Ja mówię, Boże, jakie to wszystko piękne, takie cacuszka. I ona mówi, chce pani ode mnie, mówi, ja pani to dam w prezencie. Ja dzisiaj na tą, kiedy już, to było jeszcze kiedy nie znałam wyspy tak dobrze, ale kiedy poznałam Waldka, to ta solniczka i pieprzniczka ma dla mnie zupełnie inną wartość i inne znaczenie, bo to trzymał ktoś, kto tu mieszkał, kto tu żył, kto przeżył jakiś dramat, to wszystko zostawił i się zastanawiam, na jakim stole to stało. Kto siedział przy tym stole, kto jadł obiad i kto musiał nagle stać się uchodźcą, to wszystko zostawić i po prostu stąd wyjść. I że to był straszny, straszny dramat. Jeżeli chodzi o Górki Wschodnie, to były typową taką osadą rybacką, gdzie charakterystyczne te domki takie rybackie. Przed każdym domem siedziały panie, które cerowały, łatały sieci. Panowie palili papieroski, wędzili na takich specjalnych haczykach, na takim, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ryby. Dzieci biegały jak zwykle po podwórkach. No i dla mnie było to też takim miłym zaskoczeniem, bo kiedyś przyszłam do domu i całe wiaderko było węgorzy pod drzwiami. Ja nie wiedziałam, co z nimi zrobić, bo to się wszystko ruszało. Ale to było takie bardzo miłe i rzeczywiście każde święta czy coś, to ja już się nie martwiłam o ryby. Kutrów było niewiele. Na początku, jeśli było ich 10 do 15, to było maksymalnie. A rybaków było w tym czasie 150, czyli pływali wszyscy na małych jednostkach. I mój ojciec nigdy na dużej jednostce nie pływał na kutrze. Na kutrach się dobrze zarabiało, bo był nawet jak duża fala, to one wypływały i one się dobrze trzymały, szczególnie te, które były bardzo płaskodenne. One się dobrze trzymały na fali. Małe łodzie nie wypływały w określonej
sytuacji, jak morze było wzburzone. Ale duże kuty, tak. Nasz sąsiad pływał na SPI 13, na takiej płaskodennej dosyć, świetnie się trzymającej jednostce na wodzie. I on wyruszał wtedy na morze, kiedy inni nie mogli albo nie chcieli, bali się. I on był zawsze pierwszy, na przykład pierwsza lodówka, pierwszy telewizor i tak dalej, ponieważ on dobrze zarabiali. Rybołówstwo bowiem to trudny zawód. Ciągle woda, chłód, lodowate otoczenie, wiatry, nieprzyjemne i niebezpieczeństwo. W 1955 roku nastąpiły dwa wielkie wypadki, które przeszły do historii tego miejsca. W kwietniu 1955 roku zginęło trzech rybaków, którzy spławiali mniej więcej na wysokości stegny. Nie spodziewając się w ogóle żadnego sztormu, naraz zerwał się wiatr. Oni szybko zaczęli wracać na ujście Wisły, żeby wrócić do portu w Świbnie. Niestety nie zdążyli. Fala przewróciła łódź. Utonęli. W 1955 roku, ale już na jesieni, dwóch doświadczonych rybaków niemieckich poprosili, czy mogą wypłynąć na ujście, rzucić sieci. Pozwolono im, bo byli to doświadczeni, starzy rybacy. Wracając już do portu, naraz pojawiła się ogromna fala. Fala od morza, która ich przykryła, a oni byli na małej głębokości. Ci, którzy pojechali ich ratować, to mówili, że głębokość była do pasa. Łódź odwrócona była. Oni odwrócili tą łódź i tą łodzią ratownicy wrócili. Natomiast dwaj rybacy, starzy rybacy niemieccy, zginęli. Jeden z nich był moim sąsiadem w domu rodzinnym na Wale Wiślanym. Klimat w ogóle, jeżeli chodzi o rybołówstwo morskie, klimat ten mnie osobiście się bardzo udzielił. Mnie to się bardzo udzieliło i to było tak charakterystyczne, że jeśli powiedzmy dojeżdżało się do Świbna, to było bardzo charakterystyczne. Tam rejon powiedzmy tego wału w centrum Świbna, to te wały dookoła to były albo sieci, porozkładane, one się suszyły, później te rybacy tam czyścili. Obok była knajpa, charakterystyczna, bardzo rybacka. Tam towarzystwo przesiadywało, wracali tu. Kutry bardzo charakterystyczne, ten terkot. To tego, mnie osobiście tego bardzo brakuje. W porcie tętniło życie, na Wale tętniło życie, w restauracji tętniło życie i było czuć. Niektórym to nawet po prostu będzie to śmierdzi, no bo to wiadomo, te wodorosty i tak dalej to śmierdzi. Ale to jest tak charakterystyczne i szkoda, że to nie przetrwało nawet w jakieś tam miasto, może nie aż tak dużej skali, no bo nie, siłą rzeczy już nie mogło przetrwać, no bo po prostu nie ma ryby aż tyle, żeby łowić. Ale obok były inne załogi, które były uczone właśnie przez owych reklamowanych niemieckich rybaków. Oni wszyscy się spotykali na wodzie. I wie pan, ciężka praca, niebezpieczna, ciągłe zagrożenie powodowało, że ci ludzie się do siebie zbliżali. A to diabeł. Sąsiadów, bardzo fajny diabełek, bo czarny jak i bardzo bystry. Kiedy powstała spółdzielnia rybacka, byli rybacy indywidualni i spółdzielnia. Mój ojciec przez długie lata był indywidualnym razem z rodziną rybakiem, ale potem wpisał się do spółdzielni rybackiej, łowił, oddawał, oni ważyli w
wpisywali mu na liście, ile dostał, i potem wypłacali mu tylko pieniądze. Spółdzielnia dzierżawiła ten obszar od Przegaliny, a nawet wyżej niż Przegaliny, do Ujścia. Ale miała konkurencję, spółdzielnię rybacką Troć z Tczewa. I to była konkurencja na Wiśle, a Wisła wówczas była bogata w rybę. Łosoś szczególnie był cenioną rybą i rybaci nasi nie godzili się jakby z tą sytuacją, która od strony prawnej była klarowna. Ten, kto dał przetarg, ten mógł łowić. I w związku z tym dochodziło do różnych sporów i bijatyk. Ja sam pamiętam sytuację, byłem małym dzieckiem wtedy, naraz patrzę, biegnie ulicą dzisiaj Świbnieńską, biegnie 4, 5, 6 ludzi mocno przerażonych w stronę Przegaliny, a za nimi gromada mężczyzn. Do sąsiada jeden z tych goniących podbiegł, wyrwał sztachetę z płotu i pobiegł za tymi. Okazuje się, że to byli rybacy z Troci. W dawnym budynku, którym właścicielem był Halman przed wojną, gdzie była duża restauracja, duża sala restauracyjna, a potem sala zabaw różnego typu. Budynek ten po wojnie się zachował. I w związku z tym otworzono tam dom rybaka. W tej dużej sali, podzielony ten dom był na 3 części, w dużej sali to były różnego typu występy, czy przygotowania do tych występów, różne akademie, w każdym razie część kulturalna. W środku tego budynku, nie wiem dlaczego, została stworzona typowa knajpa. Nazywała się Pod Łososiem, czasami Bałtycka. To było takie miejsce, gdzie rybacy i przed połowem, i po połowach przebywali, racząc się alkoholem, i to czasami w ogromnym nadmiarze. Dom rybaka był 100 metrów od portu w Świnie. Rybacy, idąc na połów, albo z reguły wracając z połowu, musieli ominąć ten budynek obok niego. Bardzo konkretne rozmowy, nie tylko z rękoczynami, to się odbywały na porządku dziennym praktycznie. Najczęściej to się zdarzało wtedy, kiedy nie można było wypłynąć w morze. Wtedy, gdy już był przymus, że nie wypływa, bo powiedzmy nie może, bo jest za duże falowanie, albo kraj jest tak duży na Wiśle, że powiedzmy nie da się wypłynąć, to siłą rzeczy przesiadywali, a jak było zbyt długie przesiadywanie, różnie później tam rozmowy się różnie kończyły. Jeśli wspominam moje dzieciństwo, to również wspominam patologię, która tutaj była. Ogromną ilość mężczyzn pijących. Rybaków i nie rybaków. Zachodziłem do biblioteki, to było moim ulubionym miejscem pobytu. Ale wie pan, jak można budować kulturę, jeśli przez ścianę, która ma 4-6 cm, słyszy się wrzaski pijackie, kiedy się widzi przez okna kułakami okładających się mężczyzn, czasami pojedynczo, czasami całe grupy bijące się. Połączenie tych funkcji było przedziwne, bo trzecią część tego budynku stanowiła biblioteka. I dla mnie to było takie moje Eldorado. To był mój świat. Bibliotekarką była osoba, która umiejętnie wprowadzała nas w życie literackie, historyczne. I bardzo dbała, żeby młodzież nie czytała rzeczy, które dla nich w pewnym wieku są nie powinny być dostępne. Ja fascynowałem się właśnie tą historią II wojny światowej, a znalazłem książkę, której tytuł brzmi Proces norymberski. I bardzo chciałem ją przeczytać i wypożyczyć. Natomiast moja pani bibliotekarka absolutnie mi zakazała. We mnie była potrzeba poznania tego procesu,
Ustawiałem się więc za regałami, udawałem, że wybieram książki, sprawdzam i ją przeczytałem na stojącą za regałem. Miała owa gospoda bardzo dobrą kuchnię i pomieszczenia, gdzie wydawano obiady. I muszę powiedzieć, że tam przez kilka miesięcy pracowała w tej kuchni moja mama. Ja bardzo dobrze wspominam tą sytuację i ona świetnie gotowała zawsze. I te panie, które były razem z nią, było ich 5 kucharek, świetnie gotowały i tam bardzo chętnie przyjeżdżali, przychodzili w Czasowicze, żeby się wyżywić. Później zaczęła się era już kina stałego, nazywana Kino Wyspa, a potem Kino Barkas, gdzie były wyświetlane różne filmy. Wiem, że to do dzisiaj noszę to wspomnienie w sobie i tą sympatię dla filmu, który wówczas bardzo mnie wstrząsnął. To był Zamach Passendorfera. I w chwili obecnej jest to pusty plac. Aha, to została wyburzona, tak? Ponieważ to był drewniany dom, który powstał na przełomie XIX i XX wieku i muszę powiedzieć, że nie dbano o niego specjalnie. Była wtedy narada dyrektorów. Byliśmy w Świbnie. W pewnym momencie słychać było dźwięki syreny, najpierw jednej, potem drugiej. I było takie pytanie, o Jezu, co tam się stało, czy coś się pali, czy coś. I telefon ze szkoły. Zosia, nie wybuchy na boisku w naszej szkole. No to myśmy wszyscy zrętwieli, każdy z dyrektorów już kto czym przyjechał, to szybko jechał do swojej szkoły, wracał. Ja przyjechałam wtedy na boisko. Niestety już karetki zabrały moich 3 uczniów i pierwsze pytanie, czy żyją. Jeden pan, który tam był, powiedział, spokojnie, żyją. Ja mówię, kto to był? Tomek, Jurek i Patryk. Najbardziej poszkodowany był Tomek. Długo leżał w szpitalu w stanie bardzo ciężkim. W każdym bądź razie była sytuacja bardzo trudna dla nas, jako dla nauczycieli, dla mnie, jako dla dyrektora, bo to było na początku mojej kadencji dyrektorskiej, więc była to dla mnie bardzo taka trudna sytuacja. Trudno mi się było pozbierać przez kilka dni, to było wiadomo, że więcej jeździłam to po szpitalach, pytać o jego stan zdrowia, jednego, drugiego i trzeciego. Potem, kiedy już się polepszyło, no to już było łatwiej, lżej się oddychało. Trauma była wielka, do tego stopnia, że na drugi dzień przyjechało chyba 3 samochody saperów i w promieniu kilku, no nie wiem, 3 kilometrów od szkoły cały teren był przebadany. Jeszcze tam znaleźli jakieś mniejsze niewybuchy, nie wiem, ja się na tym nie znam, co to było. Zostało to usunięte. Skutek tego był taki, że uczniowie przez tydzień nie wychodzili w ogóle na przerwę, na dwór, bo po prostu się bali. Nie wiem, czy to, myśmy nie zakazywali nawet, ale to było chyba takie przeżycie bardzo silne dla uczniów. Zresztą my tak samo żeśmy, no trauma wielka, no oczywiście były media, ale to już na marginesie, to nie było poza moimi możliwościami. Żeby rozmawiać, nie byłam w stanie. Ale dzięki Bogu uczniowie wyszli z tego cali, zdrowi, baliśmy się o wzrok, ale dzięki Bogu troszeczkę były takie uszkodzenia, ale wzrok nie został naruszony, także to był jakiś duży niewybuch, ale nie wiem co to było, bo znaleźli poza w tych pobliskich laskach. Mhm. Przy szkole są pobliski, taki jest teren lasek tam, no i gdzieś przytaszczyli bezpiecznie na boisko, bo twarde miejsce było, to chcieli postukać. Jak stuknęli, to wybuchło. Na terenie wyspy znajdowały się, pozostały zresztą, duże ilości uzbrojenia.
i tego dużego pancernego, ale i tego mniejszego również, ale także to zdjęcia nieliczne niestety pokazujące, że stare autobusy, niektóre nawet piętrowe, samochody i cywilne, i wojskowe, motory, no w każdym bądź razie pełno tego było, szczególnie pod lasem. I nazywano to wówczas szrotami. Pamiętam, że jeden samochód niemiecki, taki po niemiecki, stary po niemiecki, został tam, w tamtym budynku, co mieszkaliśmy. Ja ten samochód to pamiętam, bo on mi się zawsze kojarzy. Zawsze siadałam tam, bo było siedzenie, była taka kierownica, drzwi nie było, kół nie było. I tam to było miejsce, gdzie ja tam sobie siadałam i nieraz zasypiałam. Tam u rodziców na polu były pozostałości jeszcze z II wojny światowej. Stał tam taki mocno już zdezelowany czołg, jakiś wóz opancerzony, bodajże stała jeszcze tam, ale to już nawet bez lufy, tylko sama laweta i jeszcze tam z takim okopem armata. No i było też bardzo dużo pozostałości, napoje, konkretne pociski, nawet przeciwlotnicze, jakieś tam z takimi skrzydełkami, powiedzmy, obracającymi. Dla nas było cudowną atrakcją. Były też również i pociski karabinowe, długie, które się rozbijało i bawiliśmy się też głupota młodzieży na tak zwaną podsypkę. Podgrzewało się zapalnik i strzelało to okropne. Jak dzisiaj pomyślę, to dobrze, że nie mówiliśmy naszym rodzicom, bo mam to byłoby było pewne. W pewnym momencie dołączył do nas jeszcze jeden kolega, który już nie żyje, taki Stefan Jędrzejewski. Nieopodal były pozostałości, takie ruiny budynku, ale pozostał komin. Komin pozostał łącznie z trzonem kuchennym na samym dole. No i pomyśleliśmy sobie, a włożymy troszkę tej amunicji tam, zrobimy ognisko. Ognisko się rozpaliło, my powrzucaliśmy co tylko tam było możliwe. No i długo nie trzeba było czekać. Uciekliśmy za takim dosyć dużym drzewem. No i w pewnym momencie huk niesamowity. Jak wyjrzeliśmy, to tylko było, jak zobaczyliśmy ten komin siada. Że to się zakończyło w ogóle wszystko szczęśliwie, ale to nie tylko my byliśmy, to nie to, że nasza trójka była taka, nie, to było dosyć powszechne. To wielu się takimi rzeczami zajmowało. Jedna z tych osób wówczas, które wspomnienia są w książce Wyspę Wspomnień, opisuje przedziwną sytuację. Chodziła z koleżanką, bo mieszkały przy lesie, na plażę, a w lesie biało. Okazuje się, że tak dużo leżało kości końskich, że wręcz wydawało się to biało. Zniknęły niebawem te kości, ponieważ okazało się, że zaczęto je skupywać i przerabiać na klej. Ta osoba, która opisuje tą sytuację w lesie i białych kości, które tam leżały, opisuje sytuację koło niedaleko swojego domu, gdzie zginął jeden młody człowiek. Zaczął piłować działo, żeby odciąć i sprzedać na złom. Okazuje się, że zaklinowana była tam prawdopodobnie pocisk i wybuchnął. Ta kolej wąskotorowa to była zbawieniem w jednym tego, ale no później zlikwidowali. Także taki skład tej kolejki to miał osobowe wagony, ale zdarzało się, że były wagony towarowe. Tak jechaliśmy, Przegalina, później była Przegalina Szewce, to jest przy tej przystani w Błotniku, przez Koszwały, Ostatni Grosz, taka miejscowość była, przez Bogatkę, czyli praktycznie znowu się podjeżdżało prawie, że pod Wyspę Sobieszewską z drugiej strony, bo przy Wiślince.
a stamtąd przez przejazdowo i wtedy dopiero dojeżdżali właśnie do Gdańska. To było mniej więcej w rejonie obecnego targowiska przy ulicy Elbląskiej. Ile czasu się jechało? O, to z półtorej godziny trwało. Ale krócej niż krócej. Pomimo to było krócej. Ja pamiętam, że dwa bądź trzy razy jeździłem tą kolejką również do Gdańska. Tam bawiliśmy się również w tych otwartych wagonach, które były niespecjalnie czyste, bo albo po węglu, albo po nawozach. Nam się wydawało, że ona jeździ normalnie, czyli mniej więcej 60-70 na godzinę, ale z tego, co wyczytałem później, to ona była o wiele powolniejsza, chociaż przed wojną nazywana była pędzącym mierzejanin. Się jechało, można było w pewnych momentach, jak to się mówi, wyskoczyć, nazbierać jagód, wsiąść, wskoczyć z powrotem i jeszcze się zdążyło i tak dalej. Bardzo urokliwa. Bo... Żeby naprawiając nawierzchnię fragment szyn, który przechodzi skosem przez ulicę Świdnieńską, żeby nie został zlikwidowany, bo to jest jedyne, co zostało pamiątką po tej wąskotorówce. I postawiliśmy obok tablicę opisującą historię tej wąskotorówki. Pamiętam, jak mieszkałem przy Galinie, jak przyszły śniegi, to żeby popadało śniegu sporo, to żeby wyjść z domu rodzinnego, no to trzeba było albo się bardzo porządnie natrudzić, bo taki był śnieg, tak zwany kopny śnieg, albo sporo się napocić, żeby odśnieżyć i tam dojść. Zamarzała i to było takie grube lody były, że aż strach. I zawsze później tutaj w zimie to przyjeżdżał lodołamacz. Łamał te Wisły i było tak, że ci za Wisły zawsze starali się tutaj albo do autobusu przyjść, albo do sklepu, bo mieli bliżej tak przez Wisłę. No i to też to było takie ryzyko z ich strony. Była mocna zima, z mężem pojechaliśmy do Gorzowa, tam do teściów. No jak jechaliśmy, to była zima, no wszystko normalnie. Ale wrócili i się przechodziło na drugą stronę przez Wisłę. Lodem. No to myśmy przeszli normalnie. Prom stał, bo trzeba było 20 minut czekać, więc po co czekać, jak tam autobus już był, więc się przeszło przez lód. No i wróciliśmy w czasie, po świętach, nocą, to już był ostatni autobus. No prom stał na drugiej stronie, no kilka osób wysiadło, no to my też. Idziemy, jesteśmy gdzieś w połowie drogi przez Wisłę na tym, lód zaczął trzeszczeć. Promiarze krzyczą: cofajcie się, a ja teraz nie wiem, czy do przodu, czy do tyłu. Tu trzeszczy, tam trzeszczy. Ale się mój mąż mówi: Zosia, połóż się. Ja mówię: gdzie mam się położyć? Na lodzie. I wszyscy krzyczą: kładźcie się. I rzeczywiście, żeśmy na leżąco wycofali się z powrotem na brzeg. Przypłynął prom. Także nas wszyscy, nie powiem, jak nas przywitali promiarze. Powiedzieli, że czemu nam się nie chciało czekać. Także to była taka makabryczna trauma wtedy, jak przeżyłam. Także jak opowiadam, to każdy mówi: mamuś, jak ty mogłaś wleźć na ten lód? No ale wtedy się wszyscy chodzili, dlaczego nie? Jeżeli dobrze Wisła zamarzła, to żaden problem było, żeby powiedzmy samochody zamiast nadrabiać 20 km, to sobie skazali drogę. No a te wypadki, jeden szczególnie wypadek, powiedzmy, którego nie widziałem, ale to dosyć szerokim echem się odbił. Jeden z panów kierowców sobie skrócił drogę, załadowany właśnie tym zwierzakami, i sobie szebie, no i niestety lód się zarwał i to wszystko poginęło. On się zdołał uratować, no ale niestety cały ładunek żywy, niestety. Bardzo mile wspominam to, co się działo na Wiśle. O tym się teraz w ogóle nawet mało już kto pamięta. Wisła żyła. Takie spływy kajakowe tutaj były dość częste. Zatrzymywali się tutaj ci przy brzegu, robili sobie takie odpoczynki. To mnie też zawsze tam patrzyliśmy, bo tam byli, przyjeżdżali inni skądś inąd i
i myśmy to mogli obserwować, widzieć. Od takiego już wczesnego lata do prawie że końca lata, albo wcześniej jesieni, kursy pasażerskie. Bocznokołowce kursowały. Przeważnie żegluga warszawska obsługiwała do Gdańska. I no i tak się składało, że jak już płynęli tutaj, powiedzmy, w ten rejon, no wszystkie statki się zawsze zatrzymywały przeważnie właśnie w tejże przegalinie. Akurat przy śluzie była taka przystań. No i one się tam zatrzymywały, a tam że jest taka dosyć duża polana. No to tam wtedy akuratnie się odbywały różne zabawy. No i akuratnie ogniska, widocznie tam ci kaowcy tak zwani, czyli kulturalno-oświatowy, który przewodził takiej wycieczce. Tam jak oni przyjeżdżali, czy te statki płynące z tą muzyką grającą, no to był taki, to był pierwszy świat, który się mi otwierał, który pokazywał, że jest gdzieś coś innego. No myśmy tam ubiegali, wszystkie dzieci biegliśmy na tą Wisłę, ale nie tutaj, tylko tam, bo tam była taka więcej płcizna, troszeczkę dalej, tam może z pół kilometra dalej była taka płcizna i tam była coś w rodzaju jakiejś takiej plaży. No myśmy się tam zawsze tam pobawili, no chłopcy przede wszystkim. Odbywaliśmy zawodek przepływaniu Martwej Wisły, nie? Ale tam i z powrotem, no to jest ładnych parę metrów, albo kilkaset metrów. Pływali, nauczyli się pływać, no i przepływali, nawet Wisłę przepłynęli. Widziałam, jak przepłynęli raz. Sam pamiętam osobiście, jak jestem na środku Wisły już w drodze powrotnej. No a na drodze, bo to jest zawsze taki wał przeciwpowodziowy, tak zawsze mówimy, a na wale moja mama rękoma macha. Po przepłynięciu w tę i z powrotem, bo to mówili, że więcej nie będą przepływać. Kiedy byłem licealistą, razem ze moim kolegą, który mieszka w Świnie, dosyć często chodziliśmy nad morze, ubrani odpowiednio i z kaszorkami. Po sztormach próbowaliśmy znaleźć bursztyn, który zawsze był ceniony. Już słuchają, jakie są wiatry, czy do morza, czy z morza, z której strony. Tego pilnują nawet z Warszawy. Mój kolega właśnie mi opowiadał, mówi, wiesz Zosia, z Warszawy kolega przyjeżdża na bursztyn. Ja mówię, na jaki bursztyn? No bo fala będzie. No i przyjeżdżają. No. To znaczy mój mąż mi nazbierał i mam korale, który sam mi zrobił, sam mi tego, tak i sam nazbierał. A tak. pani nie chodziła i nie zbierała? To znaczy zbierał, tak? Mąż zbierał, a ja z dziećmi. Jak z dziećmi, z moimi rodzonymi. No tak po to takie malutkie, o takie. Nie udało mi. Nie, jeden kiedyś znalazłam taki duży. Jeden, raz w życiu taki duży. To wisiorek sobie zrobiłam. Największy kawałek bursztynu, jaki znalazłem, to nie nad morzem, tylko niedaleko mojego domu. Na Wale Wiślanym. Zszedłem nieco w dół i pod Wałem Wiślanym od strony zachodniej, od strony pól znajduje się rów. I w tym miejscu było dużo piasku, nie tylko gliny. Ja się tam bawiłem po prostu tym piaskiem. Naraz patrzę, duży kawałeczek bursztynu. No ale ten był rzeczywiście wielkości mojej dłoni co najmniej. Przyniosłem do domu, pochwaliłem się mamie, była bardzo uradowana. Całe lata ten bursztyn był w naszym domu, w takim poczesnym miejscu. No chwaliliśmy się nim, bo to był naprawdę ładny. I potem w trudnych chwilach widocznie mama to sprzedała, bo były takie trudne chwile finansowe w naszym domu i zniknął. A latem turyści mieszają w tych śmieciach od rana do wieczora. Naprawdę są takie momenty, że można po kilogramie nawet pozbierać. Tak mówię, różnych takich tych, nie? I są większe i mniejsze grudki, ale są, jest dużo. Mieszkańcy u siebie robili bursztyny.
w różny sposób, chałupniczy, nie zawsze mając do końca dobre maszyny do tego. Więc jednym z takich sposobów ręcznych to było posiadanie deseczki, na którym było małe wiertełko. To było urządzenie wzięte z maszyny takiej do szycia elektrycznej, taki pedał. I tą prędkość, przyciskało się nogą tą stopkę i to wiertło się kręciło. Trzeba było trzymać w palcu, jaki duży kawałek bursztynu, jak mój paznokieć malusieńki, a ta prędkość była duża, żeby zrobić po prostu w tym dziurkę. Żeby potem te bursztyny podzielić na kolory, na wielkości, na kształty, ponaciągać na odpowiedni sznurek, nadać im jakiegoś połysku, nawet jak się robiło ten naturalny bursztyn, i potem najważniejsze. Nie nosić, tylko sprzedać, bo to się nie robiło dla idei. Ja do dzisiaj mam ślady na palcu od igły, która niestety, ona jest aż gorąca, nie trafiła w kawałek, albo kawałek się rozwalił, tylko prosto w palec, tak? Silniczek niewielki z ostrzem i dziurkowałem bursztyn, ten, który się nadawał do jakichś wisiorków albo do jakichś ozdób innego typu. Część również szlifowałem. Moje małżonce, najpierw narzeczonej, a potem żonie, oszlifowałem również takie nieco większe bursztyny i zrobiłem jej piękny łańcuch bursztynowy. Tak mi się wydawało. Patrzę na fachowców, to oni zrobili to wiele lepiej. Teraz co z tym bursztynem, gdzie to po prostu sprzedać? Nie miałam żadnych doświadczeń i postanowiłam, że pojadę na Jasną Górę do Częstochowy. Że to chyba będzie dobry pomysł i tam chyba ten bursztyn ktoś kupi. Więc robiłam te bursztyny w tej tutaj kuchni, w tym mieszkaniu dokładnie, kiedy już dzieci spały, bo cała czwórka jak poszła spać, to dopiero wieczorem można było usiąść i spokojnie popracować. Miałam takie plastikowe pudełeczka, rozdzielałam to tymi kolorami. Lubiłam tą pracę, bo ona bardzo wyciszała i robiłam z tego te korale. Nigdy nie sprzedawałam tego tu na wyspie, tylko jak już uzbierałam tą pewną ilość, to pomyślałam sobie, ale co ja teraz z tym zrobię? I pojechałam do Częstochowy, sama pociągiem nawet, więc jechałam kupę godzin, a teraz musiałam już za jakiś określony czas wrócić, bo ja nie nocowałam w tej Częstochowie. Stałam tam pod tym klasztorem, próbowałam te bursztyny sprzedać. Indywidualnie to było dosyć ciężko, ale potem pomyślałam sobie, widziałam tam na dole są jakieś sklepiki z dewocjonaliami, tak? I poszłam tam. I tam udało mi się faktycznie hurtowo te bursztyny sprzedać i zrobiłam tak dwa razy. Potem się z tego wycofałam. Mój syn, który jest w Stanach, więc poszłam, zbierałam dla niego bursztyn u nas na plaży, bo on miał być z Wyspy Sobieszewskiej, a nie gdzieśkolwiek. Trochę piasku od nas z plaży i trochę malutkich muszelek. Zapakowałam mu to w pudełeczko. Wtedy wysłałam mu też pudełko, że to jest jego ojczystej ziemi, tak, żeby on pamiętał o tym, że on jest jednak z Wyspy Sobieszewskie, choć mieszka na Manhattanie w Nowym Jorku. Już byłam chyba w szkole, to któregoś razu tu przyjechałam i mama raz opowiadała, że mówi, ty wiesz, mówi, jak myśmy fajnie zarobili sobie trochę pieniędzy. Ja miałam w jakiś sposób. No wyobraź sobie, że przyjechali tutaj, ktoś tam przyjechał jakimiś samochodami i nie mieli się gdzie podzieć, gdzie przespać się. No i przyszli do mamy, czy by ich tutaj nie przenocowała. Mówi, gdzie? No nie mamy gdzie. Mówi, to na podłodze byśmy się przespali, tylko żeby to nam zrobić. Mama mówi, że przyniosła słomy. Przyniosła słomy i tam był taki duży 50-metrowy pokój. No to poodstawiali tam trochę stół, odstawili, położyła słomy, tam im położyła prześcieradę na to, dała im coś tam się przykryć czymś. Mówi, i oni wszyscy spali i jeszcze zapłacili za to. Mówi, kto to widział? Mówi, szkoda, że u nas nie ma. Mówi, to wynajmują. Ja znam ludzi, którzy tu przyjeżdżali na wyspę, osobiście ich znam, gdzie przyjeżdżali
przyjeżdżali przez 20 lat, na każde wakacje. Ludzie byli blisko tych gospodarzy. Kiedy przychodził wieczór, to robili grilla, palili sobie ognisko. Ci miejscowi opowiadali różne historie, co tu się działo, jak to tutaj jest. I to tych ludzi bardzo łączyło. Oni się bardzo zaprzyjaźnili, że potrafili przyjeżdżać z małymi dziećmi, a potem ich dzieci jako dzieci dorosłe. I ciągle wspominać to miejsce z takim sentymentem. Przy tych domkach ludzie siedzieli na ławkach i sobie opowiadali, a to zjedli wspólnie jakiś tam obiad, a to poszli do stołówki. Nie ciągnęło ich tak wcale bardzo do Gdańska, tylko tutaj czuli ten klimat. Ludzie lubią poznawać nowe, ale też lubią wracać do takich miejsc, gdzie się tak trochę czują jak w domu, tak? Z takim sentymentem. O, po roku się przyjechało, a tu pani Marysia mówi, a gdzie tam dzisiaj pójdziecie na ten obiad? Chodźcie, siądźcie z nami do stołu. No i się pytają, a co tam się zmieniło, a co tam u was? Znają się bardzo dobrze i ja takich ludzi znałam bardzo, bardzo wielu. Bardzo powszechne zjawisko, że ludzie się bardzo przyjaźnili i przede wszystkim cenili sobie tą przyrodę, tą inność, tą odrębność. Dużo osób, dużo rodzin, którzy przyjeżdżali powiedzmy do domów prywatnych, na tak zwane kwatery. To był jeden z dosyć takich istotnych, powiedzmy, jedno z istotnych źródeł dochodu dla tych, którzy powiedzmy mieli możliwość wynajmowania. Bywały różne osoby, łącznie nawet dosyć znane, prawda? Znane, czy to byli aktorzy, czy śpiewacy. Więc jak był sezon, to owszem, było dużo ludzi. Było ich bardzo dużo, prawie jak na deptaku. Ocierali się prawie o siebie. Każdy wynajmował tu wszystko, co tylko mógł. Bardzo popularne były tak zwane stołówki, czyli ludzie, którzy mieszkali w swoich domach, przechodzili nawet do kempingów, oddawali te swoje domy, pokoje w nich pod turystów, a gdzieś na dole, w piwniczkach, w takich miejscach, gdzie mogli tylko w większych pomieszczeniach robili stołówki. Lata 70., czy tam jeszcze nawet 60., to już się zaczęło dużo dziać i to za sprawą turystycznego. Przyjezdnych było bardzo dużo. Ośrodki były przeważnie dużych zakładów. Na jednym turnusie przebywało 40 tysięcy ludzi. Były w latach 60., jeszcze 70. Ośrodek czasowy Relax. Jak się idzie na plażę, to byli ośrodek górniczy, górników i w naszej kolonii, w szkole właśnie były kolonie. I myśmy były bardzo nieszczęśliwe, bo trzeba było wszystkie rzeczy wypakowywać, chować, robić malowanie, ładnie. Na kolonie było ładnie, po koloniach znowu żeśmy przychodzili do brudnej klasy, bo były komary, trampki, wszystko na ścianach. Był czas, kiedy Wyspa Sobieszewska bardzo, powiedzmy, podupadła i została, powiedzmy, zapomniana w sensie tym, żeby tu przyjeżdżać, a to było związane z zanieczyszczeniami plaż. Były robione różne badania. Okazało się, że trzeba zamknąć te plaże, bo całe ścieki schodziły do Wisły i jak potem płynęły Wisłą tam w Świbnie do ujścia, to rozchodziły się na brzeg morza w lewo, czyli tutaj na teren wyspy, ale też w prawo, na Mikoszewo i na Jantar. I to był dramat dla wielu ludzi, którzy zainwestowali w turystykę. Kiedy zamieszkałam w 76 roku, prowadząc tą kawiarnię w Świbnie, o zresztą bardzo buntowniczej nazwie Pirat, i tą nazwę już zostawiłam, bo ona była poprzednio. I Pirat też miał fajnych gości, bo na przykład Tadeusz Sznuk, znany prowadzący program w telewizji, był naszym gościem. Przychodził na kawę, na ciasto ze swoją żoną, teściową i małym synkiem, do którego się zwracano Sysiu. Że większość mieszkańców postrzega wyspę też jako miejsce swojego zarobkowania, tak? Kiedy przychodzi sezon, to jest miejsce ich pracy i miejsce ich bytu, utrzymania całej rodziny. To, co pan mówił, że pracowało się latem i wystarczyło to po to, żeby zimą przeczekać do następnego sezonu. I to istnieje też do dzisiaj. Jest też grupa ludzi, która na przykład kupuje tutaj, tu jest dużo starych chat, takich rybackich, które jeszcze trochę się rozpadną. Uważam, że powinno być otwarte światło, jak najbardziej dla tych ludzi, którzy mają jeszcze chęć zainwestować w rozwalające się domy swoje własne pieniądze, żeby odtworzyć je tak, jak one wyglądały i zrobić to jako
atrakcję starej Wyspy Sobieszewskiej. Bo to, co powstaje nowe, jakby tu było wszystko nowe, to za chwilę straci swoje zainteresowanie i swoją atrakcyjność, bo nowe jest wszędzie. Czego u nas brakuje dzisiaj, tak? Kiedyś byli rybacy i rybacy mieli swoje przecież Świbnie, był piękny port rybacki, były kutry. Jak się zaprzyjaźnili, to ci rybacy ich zabierali na te kutry, zabierali ich na przejażdżki. Oni mogli tam przyjść, zobaczyć, pooglądać, jak tam się wyłowi te ryby, być przy tych sieciach, w tym zapachu tych ryb, nawet poczyścić z nimi te ryby. Ja osobiście nie jestem rybna, ale znam te klimaty, bo mój nieżyjący teść miał też kuter tutaj rybacki w Świbnie i zajmował się tym rybołówstwem. I ten klimat bardzo ludziom pasował, odpowiadał. Kiedyś przy każdym domu były sieci. Przy wielu przynajmniej domach, może nie przy każdym, tak? Ale były sieci wywieszone i był taki klimat morski. Pierwsze spotkanie pamiętam, że pojechałam do Gdańska z mamuśką, bryczką, taką dwukołówką z przejazdowa na koniku. Konik został tam gdzieś z brzegu, gdzie teraz jest do kościoła Matki Boskiej Bolesnej na Elbląskiej. Tam zostało, a ja pojechaliśmy. Pierwszy raz w życiu widziałam tramwaj, który wtedy jeździł tam. Co jeszcze pamiętam, że były bardzo rozwalone mury przy kościele Świętej Barbary, to pamiętam do dziś, że były bardzo rozwalone mury koło czwórki tam na Łąkowej, gdzie chodziłam potem do szkoły, ale to jeszcze była małą dziewczynką, bo do siódmej klasy to już coś się pozmieniało. Taki mam obraz i pamiętam pierwszy żużel, motory, gdzie były właśnie na ulicy Elbląskiej, tam się koło, między innymi Głęboka i tam koło kościoła była runda. I na poboczach, na bandach stały słoma. I ja mówię, co oni przywieźli, po co im ta słoma? Byłam taka zdziwiona. I to wtedy tak pamiętam Gdańsk. Pamiętam, że tam było tyle ludzi, no i przede wszystkim były ciastka, można było za złotówkę kupić. Ptysia mamuśka mi kupiła. Jako dziecko wyjechałem po raz pierwszy i pamiętam tylko drogę, która dzisiaj się nazywa Elbląska. Byłem bardzo młodym chłopcem, to rok 56. Miałem wtedy 5 lat i mój ojciec był strasznie ciężko chory, już prawie że umierając. W ostatnim momencie przyjechała karetka, go zabrała i wówczas panował dyfteryt. Ja chorowałem i lekarz obawiał się, że to może ma cechy dyfterytu. To była choroba trudna do wyleczenia, przy tym zaraźliwa. I zabrał mnie również do tej karetki. Ja pamiętam, że oglądałem teren, którym jechałem do Gdańska i pamiętam tą drogę, ulica Elbląska, wówczas nie asfaltowa, ale z brukiem, bardzo ładnie ułożone. Pod tym asfaltem jest bardzo piękny kamienny bruk. To zapamiętałem z tamtego czasu. I wtedy zawieziono mnie do szpitala zakaźnego w Gdańsku i tam dopiero oglądałem budynki gdańskie przez okna szpitala i mówię, gdzie ja jestem, przyzwyczajony wyłącznie do terenu wyspy i do przyrody. Tu wydawało mi, przytłaczało mnie to wszystko, na dodatek nie wolno nam było się nigdzie oddalać. W Gdańsku to bywałam czasami, mama nas, jak się tak uprosiłam, to czasami zabierała nas do Gdańska. Pamiętam długą ulicę, ten długi targ, to pamiętam, bo tam była zaraz teren, gdzie jest, zaraz jak przez tą bramę się wchodziło, była tam piekarnia i mama tam chleb kupowała, zawsze kupowała więcej tego chleba, takie okrągłe i potem dźwigała ten chleb, no nawet mi bułkę czasami kupiła, no i szliśmy, żeby kupić jakiś materiał, jakieś buty, żeby kupić. No to wtedy czasami byłam w tym Gdańsku. Pamiętam, że raz na 1 maja mnie i siostrę ojciec wziął do Gdańska statkiem. No i to był... Wtedy była wyprawa. No to wtedy była wyprawa. To już było, to było coś. I ludzi tyle było, matko, ile tam ludzi było i orkiestra grała, no to było fantastyczne też, to było takie niezapomniane.
bardzo urokliwe, aj to było bardzo ciekawe. Wtedy trzeba było, jakaj to mi się zaraz przypomina, film Sami Swoi albo inny, gdzie powiedzmy ludzie się przemieszczali na targowisko i tak dalej. Te wystające szyje gęsi z koszyków, bo panie jechały na rynek do Gdańska sprzedawać. No ale teraz jak jest, to jest ten most, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej zawsze mieli problemy z dotarciem do miasta. Tuż po wojnie jedyna komunikacja na wyspę to drogą wodną. Obydwa brzegi Martwej Wisły, promy, które początkowo były napędzane siłą mięśni podróżnych, potem już ciągnięte było przez odpowiedni silnik umiejscowiony na terenie wyspy naszej w Sobieszewie. Jeżeli był okres letni, to jeszcze pół biedy. Później jak przyszły zimy, a prom kursował całorocznie, no to teraz w zależności od tego mogła nastąpić awaria prądu, a kiedyś to zdarzało się bardzo często, no to panowie, którzy prom obsługiwali, ciągali ręcznie na długo, no trochę to trwało, prawda? A jeżeli chodzi o prom, to też bardzo fajnie, tak już mówiłam, że jak był sztorm, to nie było się gdzie schować i wtedy się było całym mokrym, jeżeli się płynęło przez promem. Zawsze była obsługa promu, powiedzmy razie wpuszczali i wypuszczali, czy pieszych, czy zmotoryzowanych, a w razie czego, no to niestety musieli zakasać rękawy i ręcznie przeciągać prom. Potem przysłano czy przywieziono na most pontonowy, to historyczny. I też jak to my już do tego mostu żeśmy się przyzwyczali, charakterystycznego stuku. Jak jechał autobus czy samochód przez most, to już wszyscy wiedzieli, że most, bo tak bardzo charakterystyczne dźwięki wydawał. Moja cała czwórka dzieci rodziła się, kiedy mieszkałam na Wyspie Sobieszewskiej do tej pory, więc każdy taki powrót z noworodkiem, kiedy już wjeżdżałam na most, a on tak charakterystycznie stukał, nawet tutaj w tym mieszkaniu zawsze było słychać jego stukot, to było wiadomo, że ja wracam do domu. Nie kiedy przekraczałam próg mieszkania czy domu, tylko kiedy wjeżdżałam na wyspę. I będąc wyspiarzem, ja myślę, że więcej osób ma takie odczucia. Mnie ten most w tym stanie technicznym w ogóle nie przeszkadzał. Przecież od początku, jak tu mieszkałam na wyspie, miałam szybko jako 17-latka prawo jazdy. Samochód co prawda co najmniej kilka lat później, ale korzystałam z tego mostu non-stop i dla mnie on był zawsze takim moim mostem. Ten nowy jest piękny, jest śliczny, już jest inna perspektywa, jak się wjeżdża, są takie ładne widoki tego nabrzeża, ale ten stary, do tego starego żeśmy się przyzwyczaili, on był taki akceptowany dla mnie psychicznie. Ale też było też takie wydarzenie, że na przykład bardzo ciekawostką dla turystów, no i dla nas, dla dzieci tak samo bardzo lubiły, jak był most rozpinany, jak przepływały barki, przepływały holowniki, to wtedy most był rozpinany, to przęsło tak ładnie się otwierało, to była taka ciekawostka. Mieszkańcy wyspy, ja również, czekaliśmy lat 50, czyli zdecydowano o budowie mostu podnoszonego, przęsłowego. Widzieliśmy jego konstrukcję na planach. Wyglądał olśniewająco, wszyscy byliśmy zachwyceni. Także no, powstawały różne zadania, petycje, żeby rozbudować most. I to trwało. Od początku mojej pracy, jak zaczęłam w 68, w tej chwili jest marzenie. Najpiękniejszy most, jaki może być. Śliczny. No ale wie pan, jaka była radość mieszkańców, jak było otwarcie tego mostu, jaka to była uroczystość. Ja miałam przyjemność iść w pierwszym szeregu przy prezydencie, on taki wysoki, no ja tak nie za duża, ale jak się wszyscy cieszyli, jaka była atmosfera, to było dla nas takie święto, takie wow po prostu. Byliśmy z małżonką na otwarciu i to był 10 listopada. W przeddzień stulecia naszego odzyskania niepodległości. Most zresztą nosi imię stulecia odzyskania niepodległości Polski. To była bardzo radosna impreza i proszę mi wierzyć, wszyscy byli szczęśliwi, już tak szczęśliwych ludzi
To nie widziałem od lat. Była to wielka feta. Władze Gdańska łącznie z panem Adamowiczem i z wojewodą i z księżmi i orkiestry, marynarka i ładne dziewczyny czy liderki. No i cała wyspa, cała społeczność mieszkańców. Wszyscy. Była piękna, piękna feta. Most ten rzeczywiście został otwarty, został zbudowany przez środki finansowe miasta Gdańska, ale również rządu polskiego. To dobry gest dla wyspiarzy cenny. Kosztował około 60 milionów złotych i jest wizytówką Wyspy Sobieszewskiej, taką estetyczną, elegancką i piękną. Dlatego miejsca na pewno do historii przejdzie Waldemar Nocny, to na pewno. Na pewno Maria Bieloch ma duży wkład, jeśli chodzi o wyspę. Nasi mieszkający tu żyjący plastycy, jest pani Danuta Jopek, która jest malarką bardzo znaną, ale też jest osoba, też Danuta, ale Jarzyńska, która robi w kamieniu. To jest bardzo trudne dla kobiety, bo kamień jest i ciężki, i trudny w obróbce. I to są panie, które mają swoje sukcesy. Nieżyjący niedawno zmarły Wręczycki, który też pięknie malował. Autor obrazu, czyli Bogdan Wręczycki, 3/4 życia spędził na wyspie. Był bardzo dobrym malarzem, który prowadził pracownię w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczył studentów, bardzo twórczy, ponieważ bardzo dużo obrazów powstało. Ten obraz za mną rzeczywiście jest jednym z nich, z jakichś wcześniejszych okresów jego działalności. Kiedy zmarł, no niestety COVID się do tego w mocnym stopniu przyczynił, to i zrobiono wernisaż jego prac, który odbył się w roku ubiegłym i została wówczas również wydana piękna praca mówiąca o jego dorobku artystycznym. Ja sobie pozwoliłem tam napisać jeden z rozdziałów dotyczącym jego życia na wyspie. U nas mieszka pani Staszkiel. Pani jest poetką, wydała też swoje książki i też mieszka na wyspie, mamy jej poezję. I ona tak pierwsza do nas napisała, do gazety Echa Wyspy. Nawet nie wiedzieliśmy, że jest tak znaną już poetką, że ma też swój dorobek. Paluch Staszkiel dokładnie się nazywa. Ale dla mnie takim autorytetem, dla mnie osobiście, jest pani dr Maria Wieloch. Pracuje już jest emerytką w stacji ornitologicznej na Górkach Wschodnich, ale całym sercem, duszą jest społecznikiem. Całe życie. Pracowała w telefonie zaufania. Pomaga wszystkim potrzebującym, gdzie tylko może. Jest tak, no, służy sobą bezinteresownie, wszystkim na rzecz innych. Cudowny człowiek, cudowny. Dorota Białczak, sąsiadka mojego domu rodzinnego, która tam prowadzi działalność, ale głównie to jest pracująca w glinie, ma piec do wypalania, bardzo interesująca artystka. Osoba, która najmniej się rzuca w oczy, to jest Eugeniusz Szczudło, który jest rzeźbiarzem, pracujący w kamieniu, w drewnie. I on w Licheniu, w tym kościele, czy w Bazylice Licheńskiej, stworzył kilka postaci. I my takich osób związanych właśnie twórczo, artystycznie, to mamy trochę tutaj na wyspie. Sylwek Malucha, który tam wyciągnął ten największy poławiacz bursztynów, on się tak w tych bursztynach rozkochał, rozmiłował, ma bardzo dużą wiedzę. Piękne bursztyny robił świętej pamięci Wiesław Kucharski, robił piękne rzeczy z bursztynu. Drugą taką osobą to był też już pan Andrzejczak, Stefan Andrzejczak, który napisał taką książkę Żuławiacy. I on właśnie tam, gdzie w tej chwili stoi nasza szkoła, to on oddał tą swoją działkę.
to on swoją prywatną oddał na rzecz szkoły. To jest też taki zasłużony, uważam, dla nas, na mieszkańców. Czasem to jest chyba niemożliwe. No, wtedy tak było. Bo kiedyś też ziemia była trochę inaczej traktowana. Być może, tak. No w każdym razie ten teren, gdzie szkoła, to on po prostu dał. I o jednym artyście jeszcze chciałbym powiedzieć, chociaż nie żyje. I nie jest mieszkańcem Świbna, ale wiele opisał Świbno wiele razy, Mikoszewo i nie tylko. No, w szczególności Gdańsk. To Günter Grass, który akurat jako Niemiec, ale urodzony w Gdańsku, który stworzył jakby cały cykl powieści o Gdańsku, które stały się, no, przebojami światowymi, tak byś można powiedzieć, począwszy od Blaszanego Bębenka. Natomiast najwięcej elementów opisujących wyspę i Sobieszewo, Świdno, przeprawę promową na przekopie Wisły, to Psie Lata, która jest dosyć obszerną pozycją. Wspominam również o tym, ponieważ Grass przed swoją śmiercią odwiedził Wyspę Sobieszewską i był we wszystkich miejscach, gdzie sobie zażyczył. Ja miałem okazję, poproszono mnie, żebym był jego jakby swoistym przewodnikiem. I byliśmy w tych miejscach, które on opisywał w swoich powieściach. I stąd ja z uwagą jakby przysłuchiwałem się, a w zasadzie przypatrywałem się nobliście, bo przecież uzyskał za swoją działalność literacką Nagrodę Nobla, stąd jego postać jakby urosła natychmiast. Pamiętam, że dostał honorowego obywatela miasta Gdańska i temu się bardzo sprzeciwiał Brunon Zwara, który był gdańszczaninem, ale polskiego pochodzenia i miał tutaj wątpliwości co do Grassa ze względu na to, że ten szczególnie w Blaszanym Bębenku opisał obronę Poczty Polskiej, ale tak literacko i nie historycznie. Grass jest związany z wyspą mocno właśnie ze względu na liczne odwołania czy opisy jego bohaterów tu na tym terenie. Praktycznie pół obszernej powieści Psie Lata dzieją się na tym terenie. On wprowadził Gdańsk i Wyspę Sobieszewską do literatury światowej, czyli do domów europejskich i całego świata, bo ta powieść wyszła w wielomilionowym nakładzie. W związku z tym nikt nie słyszał o Świbnie, Sobieszewie, czy Mikoszewie, czy Przekopie Wisły, a tam to wszystko bardzo dokładnie opisane. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. Należę, mam legitymację numer 2. Powstało w 1994 roku. Jakby zaczyn tego stowarzyszenia został stworzony w szkole w Świbnie. Powstało to stowarzyszenie głównym celem było w tamtych czasach rozbudowa, modernizacja szkoły. No, nie były w najlepszej kondycji i w związku z tym należało je rozbudować, udoskonalić. Pojawiła się potrzeba jakiejś organizacji społecznej, która zajmie się sprawami wyspy. I to byli rodzice, którzy dzieci chodziły do szkół, dlatego ja też byłam w tym stowarzyszeniu. No i spotkaliśmy się, żeby zrobić taką jak gdyby no taką organizację silną, która by oddziaływała na miasto Gdańsk, do urzędu, żeby jeździć i żeby zbierać podpisy, że my jesteśmy taką grupą i że wszyscy prosimy o zmianę tego stanu technicznego tych szkół, rozbudowanie ich, zrobienie sali gimnastycznej i tak dalej. Potrzeby okazały się inne, ponieważ no, społeczność naszej wyspy, mówię o całej wyspie, traktowała nas jako taki łącznik
wyspy z miastem i wszystkie problemy ulic, szkół, mostu zwracane były jak gdyby scedowane na nas, że przez stowarzyszenie miałyśmy większe jak gdyby możliwości dotarcia tam do odpowiednich władz. Jak powstało to stowarzyszenie, to do nas się ludzie zwracali z różnymi dziwnymi prośbami. Czy na przykład mogłyby się te lampy tam w końcu palić, czy ta dziura tam długo będzie w płocie, czy tam w drodze, czy gdzieś tam jeszcze. O, takie sprawy bardzo przyziemne, techniczne, a my chcieliśmy bardziej zachować tą pamięć historyczną o wyspie, dbać o jej środowisko, wspierać ją o działania różne kulturalne, żeby pokazać, że wyspa ma wartość. Naszym założeniem było, żeby działać na rzecz całej wyspy. Ja zawsze miałem sympatię do Świbna, ale ogromną sympatię do całej wyspy. I uważałem, że należy dbać o tą właśnie całą wyspę, ze względu na to, że ona stanowi odrębny teren zamknięty całkowicie wodą. Co jest jak gdyby zasługą stowarzyszenia? Na pewno integracja mieszkańców pod nazwą Wyspa. Przecież jak ja tutaj w 76 roku przyjechałam, no to były to osiedla takie, tak? Oddzielne jak gdyby miejsca, takie osady oddzielne, bo tak one się historycznie też nazywały jako osady. Świbno, Przegalina, Orlinki, Wieniec, tego tu było tych 9 takich różnych osad. I każda jak gdyby żyła trochę sobie, nie było pojęcia integracji, ani takiej wspólnotowości. Przyjęliśmy założenie, że należy mówić o Wyspie Sobieszewskiej. Jako punkt odniesienia integracji takiej nas wszystkich wyspiarzy. I jak ktoś przyjeżdżał do nas na spotkanie, na przykład ludzie pytali się, czy mogą przyjechać na zebranie stowarzyszenia, jacy zaproszeni goście. No i na przykład mówili, tu u was, myśląc o, no, o nie o wyspie, tylko mówili, tu u was w Sobieszewie, a my wszyscy już byliśmy tak nauczeni, że wszyscy, choć to był gość, wołaliśmy, nie Sobieszewie, na wyspie. Taka nazwa potem weszła jako nazwa administracyjna w Gdańsku. Pojawiło się o dziwo na owym spotkaniu sporo ludzi, których wówczas poznałem i z którymi się przyjaźnię do dnia dzisiejszego. Na takim spotkaniu się okazuje, że można spotkać pokrewne dusze i ja miałam taką przyjemność, że siedziałam obok Waldemara Nocnego, o którym nie miałam żadnego pojęcia o sobie, że on pisze jakieś książki, kim on w ogóle jest. Po prostu no, jedna z osób, która tam akurat na tym spotkaniu była. I zaczęła się rozmowa, ja mówię, że tak zawsze mi się marzyła tutaj, takie różne tematy poboczne, pomijając tą całą szkołę, jedną czy drugą, że tak mi się marzyła, żeby była lokalna gazeta. Naszym takim bardzo fajnym dzieckiem, jak to moje koleżanki, koledzy mówią, była takie czasopismo Echa Wyspy, do którego każdy z nas, jako członków i nie tylko, pisał jakieś tam artykuły. Zaczęliśmy wydawać to czasopismo, które by okazało się inicjatywą nadzwyczaj trafioną i cenną, ponieważ wydawane było w znacznym nakładzie, przekazywane dla mieszkańców za darmo. Mieliśmy to szczęście, że nie stać nas było na gazetę finansowo, ale mogliśmy w dużym stopniu korzystać z drukarni, tak? No ponieważ no, mój mąż był kiedyś dużym społecznikiem, dużo działał w harcerstwie, pochodzi w ogóle ze Śląska, więc dla niego wyspa to jest w ogóle coś obcego. Jak tu mówi, został tu dla pewnej kobiety. I ten pomysł mówi, no to fajne, to dobra, no to co tam chcecie, tą gazetę. No i Marysia Wieloch, nasza pani ornitolog, stwierdziliśmy, że będziemy pisali, że to nie ma być gazeta reklamówka, taka tylko wspierająca się jakąś tam reklamą, tylko że to mają być takie artykuły, które będą ponadczasowe, że będą też materiałem takim zbiorczym informacji o wyspie jako o takiej, takiej wyspie w ogóle od początku. I to było bardzo fajne, taki przegląd życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego na aktualne tamte czasy. To było bardzo dobra rzecz. I szkoda, że tego nie ma. Wprawdzie jest teraz kontynuacja, ale to już nie my jako stowarzyszenie, tylko miasto.
kiedy powstało stowarzyszenie, to w ogóle nawet w Gdańsku pojęcie, że są tak zwane organizacje pozarządowe, bo dzisiaj tak to się mówi, tak, wolontariusze, bo trzeba podkreślić, że my nie zarobkujemy. U nas nikt, czy jest prezesem, czy wiceprezesem, jakąkolwiek ma funkcję, to są wszystko prace społeczne i cały swój czas musi mieć świadomość, że oddaje społeczeństwu po prostu tutaj lokalnemu i że nie może sobie wybierać jak w bulęgałce, czy lubi sąsiada, czy nie, bo pracuje dla ogółu. I to jest taka przewodnia myśl, tu jest tylko robota, robota, za tak zwany Bóg zapłać dla ludzi i to tyle. Pamiętam, że był taki moment, kiedy na przykład stowarzyszenie wcale nie było postrzegane dobrze przez mieszkańców, skoro nie było przed tym organizacji pozarządowych, ani takiej świadomości, że my możemy o czymś decydować sami, tylko ciągle były jakieś tam te właśnie komitety osiedlowe, jakieś komitety partii i tak dalej, i tak decyzje przychodziły odgórne, a teraz powstała grupa jakichś ludzi, która chce budować tu szkoły, ale te szkoły już są zrobione, a oni tutaj cały czas są i chcą nam powiedzieć, że oni za darmo chcą tutaj tyle czasu robić. Ludzie po latach zrozumieli, że my nie jesteśmy rządem, że jesteśmy ludźmi dobrej woli, którzy na pewno są dobrze dla wyspy i na pewno czynią wszystkie starania i próbują to wszystko jak gdyby zrobić. Zwracali się częściej do nas. Może dlatego, że mówię poprzez osoby, które tam były. No ja byłam jak w szkole, ja byłam zawsze uchwytna i po prostu przychodzili do mnie nie jako do dyrektora szkoły, tylko takie jakie problemy, czy można coś tam zgłaszali, nie? I jeżeli ja mogłam, no to przekazywałam dalej. Na takiej zasadzie. To myśmy byli łącznikami, naprawdę, naprawdę. Czyli w sumie to jest stowarzyszenie takie dziecko tu mieszkańców. Tak, tak, tak. Bo my łączymy w stowarzyszeniu wszystkie dzielnice. Dlatego już ta świadomość też jest u ludzi inna, już nie podejrzewają, że jesteśmy zbowie w konspiracji, że może chcemy przeciwko działać, że potrzebujemy jakiejś władzy. Nie, my potrzebujemy czasu. Martwi mnie to, że jest tak małe zainteresowanie samych tych młodych ludzi, tych, dla których tu jest ta przyszłość. Bo powiedzmy, jeżeli przechodzi się w jakiś tam wiek, my wiemy, że nieuchronnym jest nasze odchodzenie, nie ma na to wpływu nikt, więc siłą rzeczy, żeby powstała sztafeta pokoleń, która to przejmie, mając już jakiś dorobek, bo to nie jest, że oni mogą założyć swoje organizacje, które będą jakieś nowatorskie, mają inne pomysły na to wszystko, jak najbardziej, dlaczego by nie? Nie zakładają nowych, nie dołączają do starego, a jednak my mamy jakąś ugruntowaną pozycję i powiedziałabym nawet nie najgorszą. My jako organizacja jesteśmy bardzo dobrze postrzegani. Gdyby pan pojechał dzisiaj do pani prezydent i powiedział, czy pani zna Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, czy do pana Grzelaka, czy do kogokolwiek, połowa urzędu zna nasze stowarzyszenie. Ja się zaczęłam zastanawiać, jaki jest ulubionek, jak ciągle gdzieś jestem czymś zajęta. I jest pani właśnie ulubiony? Mój ulubiony to był właśnie ten most. To było moje ulubione takie miejsce. Teraz to może plaża po sezonie. Plaża po sezonie, kiedy można tak usiąść, popatrzeć, ta niekończąca się woda, ciągle się przelewająca, jakiś taki szum tej wody. Czy najważniejszym miejscem w moim życiu to jest mój dom rodzinny na Wale Wiślanym i widok z tego domu, z okien tego domu na przekop Wisły. Setki razy wychodziłem na Wał Wiślany obok tego mojego domu, spoglądając na Wisłę i ten widok płynącego przekopu Międzywala, a na nim boiska sportowego, gdzie spędziliśmy bardzo miłe chwile w młodości. To jest to miejsce, które mnie zawsze przyciągało i łapało za serce. Moim ulubionym miejscem jest droga prowadząca nad morze i spacer brzegiem morza. Super, się wyciszam, uspokajam, jak mam jakiś problem, jest mi trudno, jest mi źle, to wtedy idę, tam mnie to wycisza. Wyobraża sobie pani, że gdzie indziej mogłaby pani mieszkać? Nie,
Ja przecież mogłabym mieszkać w Krakowie, w życiu nie. I jakoś nigdzie nie. Tutaj jest, przyzwyczaiłam się tutaj. No, zresztą od urodzenia prawie mieszkałam. No, mimo że mieszkałam w Krakowie, to jednak całe wakacje i ferie wszystkie tutaj spędzałam. No, nie, tu jest mi dobrze, tutaj mam przyjaciół, zapisałam się do koła emerytów, rencistów, tam chodzimy, fajnie się spędza tam czas, jeździmy na wycieczkę, mamy i w tej chwili, odkąd jestem w tym kole, to tak jakoś moje życie nabrało trochę barw. Ja wielokrotnie powtarzam, że z tym miejscem jestem tak związany emocjonalnie, rodzinnie, powiedzmy, wspomnieniowo. Mnie tutaj się dobrze żyje. To, co potrzeba, powiedzmy, podstawy cywilizacji tu są. Nie ma może nie wiadomo jakich ekstra luksusów, ale to jest sprawa, powiedzmy, względna. Kto co ocenia, co jest luksusem, co dla niego jest lepsze. To jest moje miejsce. Nie, ja tu miałam wszędzie dobrze. Ja tu miałam blisko rodziców, bo w Przejazdowie, blisko miasta, jeżeli chodzi o uczelnie dla dzieci, blisko pracy dla mnie i dla męża. Ja tylko miałam 12 minut do szkoły i na piechotkę. I także mówię, innego miejsca sobie nie wyobrażam. Dla mnie osobiście wyspa zawsze była takim miejscem, do którego wracałem niezwykłą ochotą. To było miejsce mojego urodzenia, ale nie tylko. To było miejsce, w którym zakochałem się od dzieciństwa. I w związku z tym to miejsce było dla mnie takim medium również literackim i historycznym. To jest moje miejsce na ziemi. To jest, najbardziej chętnie tu wracam, a jeśli już muszę wyjeżdżać, to na krótko i szybko powracam, bo owszem, interesujące jest wiele miejsc, Gdańsk rośnie, rozwija się i pięknieje dosłownie z tygodnia na tydzień, więc ja chętnie to odwiedzam, patrzę, podziwiam, z małżonką robimy bardzo częste wyprawy. Natomiast wyspa dla mnie to zawsze pozostanie takim miejscem, gdzie czuję się najlepiej u siebie. Ja jestem tak pasjonatką, jestem zakochana w wyspie. Ja wiem już o niej bardzo dużo, ale jak mówię, dzięki temu, że poznałam Waldemara Nocnego jako historyka i wtedy można pokochać to miejsce, jak się zna. Najważniejszym jednak dla mnie aspekty są ludzie na tej wyspie. Są zdecydowanie, bo chociaż nie bywam u nich, ale ich znam i wiem, że to robią, to korzystają, że też się angażują, że to jednak gdzieś widać ten potencjał w nich, że się tak otwierają. Pani Gurgulczula nagle stała się gwiazdą filmową, powiedziałabym, ale teatralną, która jest aktorką w sztuce, która jest wystawiana. I jak się nimi dobrze pokieruje, jak mówię, najbardziej boli może mnie fakt, że mało się wspiera, żeby zachować te stare obiekty. Jest tak malutko, że jak są ludzie, bo jednak odnawiając taki budynek, to kosztuje kupę pieniędzy. Trzeba robić według jakichś tam już przewidzianych przez konserwatora sposób i z użyciem odpowiednich materiałów. To jest na Górkach Wschodnich. Na Górkach Wschodnich i tam państwo Smilgin zamieszkują i oni właśnie poza swoim domem kupili taką starą chatę, w której zresztą zajmują się gastronomią i chcą tam zrobić takie miejsce. Ja czekam z utęsknieniem, bo to jest taka stara chata, która ma klimat. Kiedy tam pójdę, zamówię u nich sobie herbatkę i usiądę w jakimś starym miejscu tego ogrodu. I to będzie na pewno o wiele ciekawsze dla mnie, niż pójść do nowego obiektu, których wszędzie w całym świecie jest pełno, nie? Przydałoby się też, żeby bardziej uzewnętrznić ten charakter morski. Nie wiem, wystawić kawał starego kutra gdzieś na nabrzeżu tutaj, przy Wiśle nawet, w jakimś miejscu. Przy wjeździe, tak. To był też taki zamysł, myśmy chcieli na rondzie. Nawet pisaliśmy pismo, że chcemy postawić tam kawałek starej łodzi, bo no, która by miała takie te chorągieweczki morskie, jakie są tam na tych statkach, na tych kutrach, do tego coś dołożyć, żeby nadać temu charakter, człowieku, wjeżdżasz na wyspę, to jest raz, a na wyspę, która jest w otoczeniu tak ważnych wód, nie? Wisły i Zatoki.